Co słychać u twojej córki? U Oliwii wszystko dobrze, zajmuje się swoją pasją, czyli tym, co kocha. Była teraz bardzo długo w Irlandii, wróciła, za chwilę się będziemy jakoś tutaj przed świętami spotykać, znowu wyjeżdża do Irlandii, no po prostu wyleciało mi dziecko w świat. Jak się z tym czujesz, że już nie możesz tak bardzo uczestniczyć w pewnych decyzjach podejmowanych przez córkę? Nie, Oliwia zawsze była niezależna, więc te decyzje zostawały mi tylko oznajmione, ale jakby w 100% szanuję jej wybory i to co kocha i liczę zawsze na to, że jest mądra i robi to, co ją uszczęśliwia, bo i nie marnuje życia na jakieś takie. Ja zawsze ją wspierałem, żeby szła do przodu, żeby robiła więcej niż mniej, bo lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż żeby w sumie nie żałować, że tego nie zrobiło, bo to jest najgorsze. A co jest jej największą pasją? Oliwia kocha garncarstwo. Znaczy to tak brzmi bardzo przaśnie, ale jej formy, jestem bardzo dumny, bo jej formy, które tworzy, są bardzo nowoczesne, fascynują multiplikacje elementów. Mam kilka fajnych prac, które robiła. Zdjęć tylko oczywiście, bo to wszystko jest w archiwum przecież. Nie może się ojciec doprosić o garnek nawet, ale kocham ją za to, bo widzę ile pasji, ile radości sprawia jej ten zawód, to zajęcie. No, na pewno artystyczną jakąś taką iskierkę odziedziczyła po mnie.